Widzowie, przygotujcie się, bo dawno nie robiliśmy wyścigu, a tym razem będziecie ścigać się z moim kolegą Matrunerem. Kto będzie szybszy? Ty klikając łapkę w górę pod tym filmem, czy podbiegający do mnie przyjaciel? On będzie się właśnie z wami ścigał. Za 3, 2, 1, start! Dawaj, biegnij, przyjacielu mój! Będziesz szybszy od widzów! Dasz radę! I koniec! I koniec! Kto wygrał? Piszcie komentarze. A teraz przejdźmy do rzeczy. Doleciliśmy tutaj helikopterem. Wcześniej tego nie było. Pierwszy raz widzimy coś wybudowane, jakaś fabryka, nowe pomieszczenia, ale my tego nie robiliśmy. Dosłownie nie wiemy, skąd to tutaj się pojawiło. Czy ktoś to zbudował? Czy ktoś tutaj jest? Chodźmy to sprawdzić. Dla mnie to wygląda jak jakaś fabryka, jakieś miasto. Fabryka zabawek albo... Nie wiem. Tu musi być sporo pracowników, bo dużo jest mieszkań do spania. To się zaraz okaże. Jeszcze subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem. Jeśli jesteś nowy, nowa, no to kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Wbijamy 900 tysięcy. Pamiętajcie o tym dzwoneczku, a ja sobie później sprawdzę, kto subskrybuje, a kto nie. Także zostawcie suba, z góry każdemu dziękuję. Rozwalmy to Matuner. I dawaj, idziemy za płot. Już. Sprawdzamy teraz, kto będzie tam się ukrywał. Czy w ogóle ktoś tutaj jest? Zacznijmy od tego, nie? No my mamy już drewienko, w ogóle wszystko zostawiliśmy w naszym helikopterze. W razie, dobrze, to będziemy, rozwaliłeś będziemy Smajsu, mogli wszystko mamy git, wziąć okay. To z powrotem. Ostrożnie, uważnie, to nie krzycz. Powoli, okay. Musimy. Cicho, o, tu możemy zaglądać. Zachowujmy się bardzo cicho. Mamy łóżka, podwójne. O, tam są drzwi, już zastraszyłem się, że ktoś tu wchodził. Czyli ktoś tutaj musi najwidoczniej spać, skoro dobra, są łóżka. Dobra, chodź Smajsu, kolejne cztery łóżka. Ło, 6, 7 łóżek. Ej, czekaj, nie, to 4 łóżka, 6, 7, 8. Ile tu łóżek jest? Co? To chyba jest jakieś internat? Nie wiem, co to jest. Ostrożnie, wchodzimy do środka. Będę patrzał tyły, a ty patrz przody. Dobra. Musimy mieć oczy dookoła głowy. Co ty krzyczysz? Co jest? Myślałem, że tutaj coś stało, ale wydawało mi się. Ogarnij, Matuner już coś krzyczy. Widzowie, wy też patrzcie, cokolwiek zobaczycie, to od razu piszcie pod tym filmem u Matunera tak samo. Dokładnie. Co się ruszy, to od razu piszcie. Ale ten budynek wygląda jakby jakiś pusty był, tylko są... Nie wiem, tu może być fabryka czegoś. Ile tu jest pomieszczeń? Okay. O, coś tutaj mamy, czerwonego. Nic się nie kryje, nikogo tu nie ma. Chodźmy do następnego, Matuner, nie rozdzielajmy się lepiej. Możesz się położyć na to łóżko i sprawdzić, czy jest czyste. Tak, pójdź się. Dobra, zobaczymy. Proszę bardzo. Nie widzę. Da rady, bo można tylko spać w nocy, Smajsu. Dobra, zaczęli, chodź, idziemy. Ej, tutaj mam jakieś przejście. Tu łazienka tu jest, aha. Kotł łazienka? A prysznica tu nie ma, tu taka jakby mała wanna. Ty nawet się nie mieścisz do tego. Dobra, wychodzimy. Ty, wiesz co najwyżej możemy sobie na uny umyć? Syry. Nugi, pa. Ciapu. Ja. Bo brudne, wiesz, śmierdzące. Ty też sobie umyj te syry, bo twoje to capią chłopie nawet nie idziemy, patrz. Ej, ja idę teraz chodzi? Na zewnątrz. Oj. Ej, jak ty zrobił? Weź otwieraj te drzwi. Rozwalaj to. To trzeba rozwalić. Daj, pomóż mi. No. Szybko. No. Ej, drzwi blokują. Nie mogę rozwalić tego. No co ty żeś narobił? Nie. Ej, jak to rozwalić teraz? Rozwalmy ścianę. Ej, ścianę też się ciężko. Pomóż mi. Ściana, to czekaj, drzwi się chyba szybciej rozwali. Pomóż mi ze ścianą, musimy rozwalać. Ja. Ej, się przyblokowało. Daj, dół. Co ty robisz? Przyszedłeś koło mnie i zabrałeś. Nawalamy. Z drzwiami nie możemy wyjść. No dawaj. Ej, zasłaniasz mi. No co, trolle. No bo żeś ty mi zasłonił, to teraz ja to bym. Ogar, skupmy się. Ale to pomieszczenie się ciągnie. Jakie długie. To długie. Patrz, wszystkie pomieszczenia są praktycznie podobne. Więc tu bardzo prawdopodobne, że jacyś pracownicy muszą mieszkać. Pracownicy tu muszą być. Dobra, klikamy ten przycisk, czekaj, pyk. Dobra, idziemy. Ale ile tu musi właśnie być spania, czyli ile tych ludzi do spania, nie? Tak, do tych tutaj łóżek. Wygląda jakby ktoś pracował i tutaj przychodził spać po prostu. Czyli gdzieś tutaj musi być... A czekaj, to fabryka nie jest. Fabryka to nie. To jest po prostu taki jakby hotel mieszkania, nie? Do spania. Rozumiem. Okej, tutaj możemy wyjść. Tutaj są wyjścia. Tam się dalej ciągnie. To wiesz co? I ciągnie, to jest długie. Wychodźmy. Tak. Wychodzimy, idziemy do innego pomieszczenia. Tutaj jest pustka. Do zasiedzenia w ogóle tutaj są. Patrz, jakieś stawy. Ile tutaj jeszcze jest tych pomieszczeń? Mega dziwne. Ej, zaraz. Mega. W jednym się dymi.
Ty, widzę jakąś chmurkę. Ty, to mieszkanie się pali, patrz. Ej, tu się... O! Ty, to tam się coś zapaliło, chodź tu ugasić. Wodę bierz, wodę. Tylko nie mam czym wziąć, nie mam wiadra. Ziom. Nie, patrz, jak co dym. Jest? Ej, problem, co się zapaliło. Ale jaki. Patrz, jakiś dym. Chodź, szybko ugasimy to. Czekaj, nie mogę się podsadzić, nawet nie mam materiałów, puste. Wszystko jest puste. To wygląda jak jakieś centrum handlowe, ola lol. Jo, ale tam coś najwidoczniej pali. Ugasić to, halo, jest tu ktoś. Jakie ogromne. No nie, ej, jak tam się dostać do tego pompiętra? Nie wiem. Gdzie to są schody, maestro. Schody? Pali się, no, jest tu ktoś? Tutaj halo, są jakieś drzwiczki malutkie, halo, dawaj, pukamy. Zobaczymy. Ja z majstą jestem i matruner, chodźcie do nas. Nie ma. Ty, no nie wiemy. Czekaj, jak tam wejść. Czekaj, to jest jakieś kolejne przejście? Arakistym. Też nie wiem, patrz. Nie, ja stąd wychodzę, nie, się boję. Nie, to po prostu... Jeszcze więcej! I jeszcze! Są kolejne mieszkania! I to ile? Ej, wpadłem do wody. Ja, no to była, tu musi być sporo pracowników, ale oni gdzieś muszą chodzić do pracy. Znajdźmy tą fabrykę. Tutaj do jest jakieś przejście z majstru, zobacz, może znalazłem tutaj będę radę wyjść. Ty, ile drewna tutaj będziemy mogli? Ty, ale może ja zbierzmy sobie troszeczkę. Łooo, drewienko. No tu. Wszystko zbieramy, przyda się na pewno. Oh my godness, tu wykopmy są jakieś drzwiczki. Nie mogę. A ty poszedłeś daleko, O nie, zamknąłem się, z majstru. Co się zamknąłeś? Gdzie? O nie, dobra, jest wyjście. Zobacz, rozwalamy kolejne drewienko, przyda się zawsze. Będziemy mieć. I ty poszedłeś do tego lasu? Czekaj, tak. Tym przejściem pewnie szedłeś takim ładnym. Chodź. Okej, przechodzę. Ja już mam 4 drewienka, super. O, i możemy sobie zrobić coś jakieś tropikalne drewno. No. Dobra, idziemy dalej, ale tu się robi już... Zobacz na to! Musimy to sprawdzić, z majstru, chodź tu! Tam też jest pomieszczenie z lewej. No to jest! No, co? Ktoś tu stoi? Ej, jakiś posąg, posąg po prostu. Maskotki? Czekaj, okej, zobaczmy. Maskotka jakaś. O, to ma twarz! Co to? Słyszałem jakąś szpadlę, szuflę? I plecak chyba, czy coś innego. To coś przypomina, jakiś posąg przedstawiający postać, ale... Mega dziwny, mega, jaką postać? Wiecie, to napiszcie. Kolejne pomieszczenia. Wow, to jest jakaś biblioteka. Musimy przejść się po tym. Halo, jest tu ktoś! Wyszliśmy na wasz teren! Odezwijcie się! Kto nas słyszy, to pokażcie cokolwiek. O, jest coś tu jest napisane. Patrz. Jest napisane. Redwood Cricket Tricken Plicken. Nie rozumiem tego języka, to jest po angielsku. Red Trick, co to znaczy Red Trick? Red Trick? Nie wiem, idziemy dalej. Nie mam pojęcia, halo! Kto to budował? Patrz, gdzie jesteście? Kolejne rzeczy tutaj są. Pokażcie się! Wow. Na razie nikogo nie widać. To jest główny jakby dziedziniec, a coś takiego. A tu jest creeperowe. Ty... Co? Ej, pomieszczenie, to ale puste. Puste. Może nic oni coś chcą tutaj zrobić, tylko nie wiadomo budowanie jeszcze co. Budowanie jest w trakcie. Ej, jakby ktoś do mnie strzelił. Dawaj. Widziałem coś, jakby coś wcelował we mnie. Ciebie? Coś mi przeciało około głowy, albo to ty byłeś. No to nie, pewnie coś takiego dziwnego. Tutaj jest więcej... Miałem wrażenie, ale patrzmy dokładnie. Zobacz, jak tu pięknie, smajcą, chodź, zobaczysz, patrz. Ej, tu jest jakaś twarz na tym narysowana. Karuzely! Ja, karuzela! Nawet przypłynięcie się, to są role castery i te, i plac zabaw tutaj. Co, Energylandia, czy co to jest? Normalnie, patrz. Park rozrywki! Park rozrywki, albo wesołe miasteczko, albo coś w tym stylu. Ej, patrz, stylu. To jest uśmiechnięte, ojeju. I nawet woda, patrz, bedruk jest wesoło. Pod spodem. Plac zabaw, zabawki, coś bo to mi tu przypomina. Ale z czym? Produkowanie, robienie? Patrz, co tam stoi? Ty widzę. Ej, to coś się rusza. Ty, to biega! Co? Jakiś misiu widziałeś? Pobiegł, naprzeciwko, dawaj za nim. To jest jakaś zabawka, rozumiesz to? Ale zaraz, czemu ta zabawka chodzi? Czemu ta zabawka biega? Może ona ma baterię w sobie i tak po prostu... Szybko, bo ona pobiegła, szybko, chodź, smaj! Dobra, no biegnę. Spokojnie, ale nie oddzielajmy się, ma tunel, bo za daleko. Stoi tam, zobacz. Widzę, ona chce jakby się przemieścić. Jest! Czekaj, co ona planuje zrobić? Ona to, a uważaj, matuner, nie biegnij tak za nią, ostrożnie, no nie jest za szybko, musimy ziom. Go złapać, ziom, no nie, naprawdę. Bo się jeszcze coś ci się stanie, ale weź. Co to jest? Gdzie patrz, tu mamy jakieś pomieszczenia? Ale czemu ta zabawka biega? Może przez te baterie naładowana jest i tak dlatego tak biega? Musimy to jakoś, wiesz, wytłumaczyć, tylko gdzie ona pobiegła, no teraz tak. Nie widzą? Nie wiem, do góry? Na górę jakby? Nie wiem, można to przeskoczyć jakoś czy coś? Tu, o, tu, teraz, patrz, pyk. Dobrze, okay, chodźmy na tą kolejkę, patrz. Dawaj, tylko nie mamy wagonika. Pyk. Ja wiem, widziałem jakby się wspinała gdzieś tutaj, no. Ja też właśnie widziałem, jakby do góry weszła. Ale czekaj, teraz jej nie widać widzimy. Jej. Tutaj u góry też okay, może nie. Może tu? Gdzie ona by mogła jest, być? Mam ją! Tutaj! Masz? Maestro, chodź! Okay, patrz, podbiegam, biegnie! Podbiegam. Ona nas tak jakby specjalnie to robi. Zobacz, wow, tutaj biega w dół. W jakim ona kierunku biegnie? Ja się boję tej lalki, może my nie powinniśmy za nią iść. Wiecie? No chodź, zobaczymy, będzie tak śmiesznie, ciekawie. Chodź, śmiesznie będzie dawaj, na pewno, patrz. Ciekawie? Patrz. No nie wiem. Patrz, ja bym chyba tam. Za nią nie szedł, widzowie. Zobacz, stoi. Gdzie ona tam wchodzi? Wchodzi takiego do drzwi. No, do drzwi. Tych takich... Co to okay. są za... Ej, ona próbuje weź... Otworzył! Ło, to coś. Drzwi. Weszło do środka.
My tam chyba lepiej nie powinniśmy wchodzić. O, nie, no, zamknęły dawaj się. Wbijamy, dawaj, no nie wiem, matruner. Chyba raczej nie. Ja okay, się boję. Ja nie, posłucham, nie. Co jest po drugiej stronie. Ej, chcesz tam na pewno wchodzić? Cisza. Będzie śmiesznie? Myślisz? No, a co, jak tam coś tam wyskoczy? Zobacz, zobacz, jakie to jest fabryka miejsce. Zabawek. To zobacz, ej, jakie to fajne miejsce. Drzwi. Cukierkowe, piękne, ładne. Możemy wyjść do środka, patrz. O, no biegnie, widziałem tą lalkę, przybiegała, widziałem ją. O, pobiegła tam daleko. Poprawię, poprawię. Wchodzimy? Też skakujemy? Tymi drzwiami czy tymi wchodzimy? Nie wiem, tymi czy dawaj, tymi. Tych nie otworzysz. Chodź tutaj, patrz, nie? patrz. To może... Chodź. A faktycznie, to trzeba mieć patrz, dużo siły, tutaj? Żeby otworzyć. Oj, ten może... rany, tak? To wskakuj ty pierwszy, okay. Bo ja się boję. O! Co się stało? O, ja się wystraszyłem. Nie strasz mnie, lol. O, o zobaczysz coś, patrz. Co jest? Co po prawej? Od razu po prawej stronie, patrz. Co? No weź, no nie strasz. Zachowuj się. Nie, wystraszyłem się tego namiotu, zobacz. Co to, ej, huźdawka? Patrz, znowu ten misiek tam biega. Ej, tu są jakieś inne miśki. On leży, znaczy siedzi ten misiek. Jest jakiś nie rusza smok. Się. Ale tu mamy samochodzik tu huźdawkę, jest. Tu druga huźdawka, tu coś. Patrz, ten, drabinki. Robiłeś kiedyś te z papieru samoloty? Czemu tu pisze plane time? Zagrajmy, pora na grę. Czemu playtime? Tu pisze czas na grę? Ej, nie ma czasu na grę, jaką grę? Nie chcę grać w żadne gry, nie chcę w żadne gry. W żadne gry nie chcę grać. Ja już jedną w grę grałem, taką Squid Game. Nie chcę w nią, nie chcę grać w grę, nie chcę, chowaj się. Rozejrzyjmy się w tym pomieszczeniu. Nie, ja nie chcę grać w gry żadne, nie. A to pisze, patrzcie, playtime, o co chodzi? Nie. Nie będę grał, Matuler, nie graj, nie baw się, nie rób tego, ziom. No ja się pobawię, ziom. Nie baw się, bo jeszcze coś, nie baw tu specjalnie. Co ty robisz? O. Zarąbiste miejsce. A tutaj możemy wejść? Nie, to tutaj jest ściana po prostu. A tu mamy jakieś szafki, ale są zamknięte na kutkę. Nie mogę otworzyć tego. Znowu ten misio podgląda, widziałeś go? Gdzie? Chodźmy za nim. Tutaj. Ej, ty misio, co nas... Tutaj jest jeszcze przejście. Widzieliśmy ciebie. Co zaglądasz? Kim jesteś? Odezwij się. No dobra, jakim... pójdziemy za miśkiem, lepiej chyba będzie. Widzę, dobra, patrz, patrz, przegląda się, cały czas nas obserwuje. Ciągnie nas dokądś. Papa, jak zagląda. Ej, gaśnicę mamy. Czy on chce nam coś pokazać? Każda szafka jest zamknięta na kutkę. Ciekawe to kogo jest. Robi się coraz to bardziej ciekawie. Można ją otworzyć i... Zaczynam się powoli bać, tu na dole musisz złapać, widzisz? Na dole boję się, słyszysz? Boję. O, schowam tutaj dirta. Nie chowaj nic. Schowałem w tej szafce dirta. Oj, skacze, widzę go. Tutaj mamy iść. Chodź. Ej, tutaj chyba kliknij dawaj. W to. Okej, wchodzimy. No tak, dawaj, ja nie przechodź. Wiem, czy. Ej, nie mogę. Nie wiem, czy powinniśmy tam wchodzić, wiesz? Tak dalej. Wow. Tam stoi. Jakieś już są telewizorki. Ale jak tu pięknie, smajsko. No nie wiem, czy pięknie. Ta patrz, głowa tutaj... zombiaka tu co robi? Ej! Zombiak został pokonany w tym miejscu. Najwidoczniej. Ale zobacz, jakie tu ładne skrzyneczki są. O kurde, nigdy takich nie widziałem. Gdzie? A widzę, tu. Ale puste są. No nie są. Ale... Nic w nich nie mamy. Mega to tędy. Wygląda, patrz, jakieś kotwice. Dziwnie, tutaj mamy jakieś wejścia, wiesz? Smajstru, zobacz do tyłu. Są tu zabawki. Obróć chodźmy. Się, patrz. O, widzę, ten, tam jest, chodź, w pomieszczeniu. Hagi-Seis? Co to jest? Widziałem go, tutaj jest, chodź w lewo. Ej, ale tu jest jakiś plakat. Gdzie, jaka plakat? Zaraz, no, on mi kogoś przypomina. Hagi? Nie, proszę, żeby to nie był tylko Poppy. Nie, tutaj tylko nie on. To jest fabryka zabawek, a ta postać przypomina mi Poppy'ego. I na obrazkach. Poppy? No, Poppy, plain time. Chyba zaczynam znasz rozumieć Poppy'ego? Powoli. Kto to jest Poppy? Nie wiem, ale nie chcę go widzieć, Matuler, nie chcę go widzieć. Pisze tu godzina 12:00. Tu jest napisane playtime my, ej, CO. Patrz, Hagi tu jest 12, Woody. A my mamy 11:40. Za 20 minut 1984, lol. Za 20 minut coś może się wydarzyć. Chodź, wejdźmy do tego pomieszczenia, bo tu jest ten pluszak tu je w tym pomieszczeniu. Chodź, powoli. Tyłem wchodź. Okej, okay. I czemu tyłem? Uważaj. Okay, może podejdziemy tu, prawo. Czy coś takiego? No, tu są jakieś telewizorki. Komputery. Komputerki, tak. Ktoś tu jest jakiś, to... patrz. Polaroid! Co się stało? Ej, uważaj, patrz. A co to było takiego? Wyskoczyło, patrz! Na tym telewizorku. Co to jest? Patrzcie. Co Poppy? To za postać? Z zębami. Widzowie, wow! Jak mega szybko, co? Jak wyskoczył i mamy aparat! Nie strasz mnie! Wystraszyłem się! Uważaj, tu są jakieś kraty! Ja się powoli zaczynam bać! O nie! Czemu w telewizorku jest jakaś postać straszna? Czy to Poppy? Ej, tu nam coś zrobiło zdjęcie! Ej, no taki niebieski, wow! Spójrz, Matuner, wyszła kartka! Zrobiło nam zdjęcie! Ty coś cyknęło nam zdjęcie, jak się przestraszyliśmy! Co ty gadasz? To coś chyba lubi się, jak boimy! Ej, ale jak wyskakuje. Ale wyskakuje. Ten misio cały czas tu stoi, patrz. Chodźmy do niego. Ej, kim ty jesteś? Misiu, spokojnie, nic ci nie zrobimy. Ty jak skacze. On chyba dokądś chce nas zaprowadzić. Ty spójrz to.
Ej, coś tu napisane jest. I'm a real gear, just like you. Jestem naprawdę dziewczyną, poważną... Jestem prawdziwą dziewczyną. Lubię ciebie? Coś takiego? Po prostu lubię ciebie? Ej, just jaka like słodka, you. Spójrzcie, jaka piękna. Ojeju, jakie te oczka niebieskie ma, tak jak ja, spójrzcie. Też mam niebieskie oczy. UFO. O nie. Maestro, tutaj jest jakieś ufolutki są w ogóle. Ej, patrz, ale jaka słodzitka. Tutaj piękna dziewczyna. Podoba mi się, wiesz? O, jaka piękna. Ciekawe, czy ją tutaj znajdziemy. Światła, tylko nie działa. Zobacz, to działa. Ej, ej, co to takiego? Może. On biegnie. Czemu on tak do mnie podchodzi? Dziom, ja się z mega boję. Ej, nie wiem. Tu mam jakiś włącznik, coś możemy klikać tam. On chce nam coś pokazać z Maestro. Co to jest oświetlone tutaj? Możemy wejść do tego pomieszczenia? Zamknięte. Pozamykane wszystko. Wszystko klikamy, patrzymy dokładnie. No nie gadaj, żeby tutaj był tylko ten popi. Jeju, coś jest oświetlone. Misiu, chodź tu. Ej, nie, pogarnij się, Mater. Nie idź, żeby do niego. Nie idź, nie wołaj go. Uderzył cię. Patrz, znowu wyskoczył na mnie. Podbiega. Ej, kim ty jesteś? Patrz po prawej stronie, co to jest? Patrz, buty, kask i spluwa? Nie wiem. Ej, co? Spluwę mamy? Nie wiem, buty jakieś. Mega dziwne. Chodź, idziemy za tym miskiem może. Dobra, chodź, otworzymy te drzwi, ale ja się boję, ty idziesz pierwszy. Nie, ja nie mogę, nie, ja będę za tobą. Nie, lepiej ja nie będę wchodził. Wtedy ja pójdę. To co, ja wchodzę z Maestro, tak? Czekaj, zanim dobra, jeszcze wyjdziemy, widzowie, przypomina wam łapeczka w górę, kto jeszcze musicie nas słyszy. Musicie zostawić łapki, dokładnie. Jedna łapka to jest jedna odwaga dla nas. Klikajcie, kto by chciał. Łapeczkę. I dla mnie odwaga, bo ja idę pierwszy. Tak, szybko, dobra, kliknęliście łapeczkę, pamiętajcie. Subskrypcję. Dobra, okej, wchodzimy. Ostrożnie, tu jest mega ciemno. Skrzynka jakaś jest, bierzemy coś, patrz. Mamy skrzynki, no, co to jest? O, flash. Widzimy. Flashlight. Latarka! Co? Latarkę mam? Ty. Ziom, faktycznie. Latarka. Ło, możemy patrz. Świecić. No nie, dobra, ale się pipi tu robi. To weź może patrz. ty świeć, ja będę się patrzył. Dobra, to ja będę świecił. Okej, patrz. Nie, idziemy. Co to jest? Tutaj możemy spotkać? Kto mega ciemno. A weź to, patrz. Może lepiej wychodźmy. Nie, co ty robisz, Zapal latarkę, patrz, można to zamknąć. Co? Ej, nie grzeb tu w szafach, nie grzeb, to nie nasze, zobacz. Nie grzeb tam, nie rób, nie przyglądaj tych dokumentów. Lol. To nie nasze, ostrożnie, idziemy, tu ktoś może dalej. Być. Ja się boję. Patrz, ale są zielone kwiatki, to ktoś tutaj był. To jest za ciemno jest. Słyszałem jakiś dźwięk dziwny. Ja też dziwne coś słyszałem. Ej, tu są kamery, te kamery się ruszają, ktoś nas podgląda. Zaraz. Co jest? Zapal to! Chodź, smile, ale idziemy nic nie dalej. Nie widzę w tych jakby zdjęciach, jest coś zaznaczone, ale... Nie wiem, to są jakby jakieś karteczki puste. Patrz! Ale się mega ciemno zrobiło. Patrz, tu jest kasa, Eju. Tu można... Kasę, no. O? Ale co, do kupienia zabawek. To jest produkcja i później sprzedawanie zabawek. A, to pewnie tu, patrz, jakieś kubeczki tutaj sobie stoją na spokojnie. Co, jakieś koszulki, ty? Widzę koszulki jakieś. Ale nowe, zobacz, gamingowe. I gamingowe. Wow, jakie piękne koszulki. A tu maskotki, zobacz, tu można sobie wybrać. To są pewnie takie... Co jest? Kto to jest? Kto tu się pojawił? Co to jest? Popi! Otwieraj! Ale się ciemno zrobiło! Mamy noc, mamy gwiazdy! Widziałeś to? Widziałem! Co to była za postać? Co to za stwór? Musimy iść sprawdzić, co tam jest, co to jest takiego? Nie wiem, czy moja latarka przestała jakby świecić. Co jest? No psują się jakieś te latarki dziwne. No, latarki się jakby psuły. Nie chcę tam wracać, Maturer, ja tam wracam, musimy iść zobaczyć, co to było. Nie rób tego! Widziałeś dobra, tą maskotkę? Widzowie, to słuchajcie, możecie wbić na jego kanał do Matrunera. On tam chce pójść. O co ty robisz z drzwiami? Matruner, nie idź. Musimy nie idź tam lepiej. Musimy. Teraz widzowie, wbijcie na jego kanał do Matrunera takiego. Teraz. Zapraszam, tak. I zobaczymy, co u niego się wydarzy. Matruner chce tam pójść, a ja nie chcę tam wracać. A, coś tu, o tu stoi. To znowu ten pluszak. Znowu, wbijajcie do niego. Ten pluszak jest przerażający, ale tak samo musimy tam wejść filmiki, zobaczcie, na lewo i prawo możecie wbić sam kanał Robloxowy, też nagrałem Robloxa. Trzymajcie się, na razie.